Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto i Ratropolis. No i dzisiaj, zgodnie z obietnicą, gramy szamanem. Poziom normalny, środowisko losowe i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Miejmy nadzieję, że do zwycięstwa, ale jakby nie było i tak fajnie, że już jedno osiągnęliśmy, dzięki czemu mogę raz na jakiś czas zajrzeć sobie do nawigatora. Chyba tak się nazywał ten gościu, ale mniejsza z tym. Dobra, szybciej gra, bo nie mam wieczności. Więc tak, domek. I w sumie teraz przez to, że postawiłem domek, to nie stać mi na nic. Tak bym rzucił serek i chociaż jego postawił. No cóż, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że równie dobrze, co w sumie to miało być wcześniej. No, super. Dawaj ta szybciej. Dobra, przetasowanie, szybko. No nie wierzę. Nie wierzę, żebym tak szybko miał paść już teraz. Dobra, garncarstwo, ser. Strażnicy, zboże. Super, przynajmniej zdążyłem z tym. Dobra. I to jest tak, zboże, garncarstwo. I w sumie, dobra. Dostawię jeszcze tutaj wsparcie takie niewielkie. Czy jest sens dodawać 3 dusze? Nie. Zdecydowanie nie. Dobra, domek, 20 monet, nie. Usuwanie karty jeszcze, nie. Domek. Dobra. Super, ser. Domek. Tak. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co nasz kolega ma na sprzedaż? Klasztor, wieża, akolita. Akolita. I może ewentualnie wziął jeszcze naprawę czy coś. Po prostu nope. Nie stać mnie na to. W szczególności nie teraz. Dobra. Teraz tak. Akolita dostawię jeszcze tutaj. Teraz tak. I już mam drugą stronę frontu, bym po prostu budował. Sądzę, że oni mogą przytrzymać trochę. Chociaż dobra. Nie mam za dużo tych mieszczurów, co można jeszcze się negatywnie odbić na ewentualnych właściwościach obronnych, ale się zobaczy. Dobra, garncarstwo, ser, strażnik, akolita tutaj. I to jest tak, kartę, usuń kartę, domek. W kartach mam market, zasadzkę, kwiat duszy, market. Nie lubię za bardzo marketów, powiem wam szczerze, ale jeden mogę wziąć, licząc na to, że spotkam jakieś karty, których jeszcze nie znam, dzięki temu. Dobra, market, ser. I sytuacja wymaga dostawienia tutaj, niestety. Dobra. I teraz tak. A przyspiesz za te 5 monet, co mi tam szkodzi. Dobra, garncarstwo i w sumie tu tyle. Mógł niby ten zakazany handel, tylko że po pierwsze jeszcze się nie opłaca, a po drugie nawet jak już to zyski z niego na razie zbyt niskie, żeby to w ogóle, no rozumiecie, w ogóle o tym myśleć. Dobra, co tu się stało? Doradca za 100 zł, bierę. Plus 2 karty, 5 sekund do przetasowania, nie najlepiej. Dobra, teraz już fajniej. I co do tego właściwie się stanęło? Dobra, nie będzie akolita i tak. Wiecie, głównie to i tak robię dla samego w sobie efektu pogłębienia tego. Teraz już można to zarzucić chociaż raz i się cieszyć, że jest zarzucone. I dobra, to. I teraz jedno co pozostało, to czekać. Padł ktoś? Nie. Usuń kartę i powiem przywódcy za połowę złota. Nie, dobra. Powiem przywódcy za połowę złota zdecydowanie. Tutaj co mamy? Ofiara, kolejny taki. Albo domek. Wezmę na razie domek, ze względu na jednak dosyć skromną ilość mieszczurów, którą posiadam. Sądzę, że domy po prostu będą na razie dużo rozsądniejszym wyborem. Zatem wiecie, no, bez mieszczurów nie będę miał stałego przepływu złota. Mamy grzyby. Mur i grzyby. Szczerze, po prostu nic więcej mi nie trzeba. Mur i grzyby. I w sumie tyle w temacie.
Dobra. I teraz tak, mam ile wolnych? 3. Zarzucamy grzyby. Zarzucamy jego. A na tą stronę niech już będzie mur. Oczywiście doradca. Okej. Nic jest tu przydatnego, ale co ja tam będę narzekał? Ale nikt. A nie, dobra, ktoś padł. Już się bałem, że nikt nie umie paść u nas. Ale nie. I oczywiście karty oczyszczenia musiały przyjść po to, żeby zaburzyć cały mój plan. Mhm. Kwiatek. Kwiatek i to, gdyby to połączyć, byłoby super. Ale na razie wezmę tutaj, żeby chociaż już mieć jak nakładać klątwy. Na przykład zobaczymy, co oferuje market. Oczywiście. Czemu nie wezmę drugie? Będę potem żałował, ale wezmę. Chyba trochę złota się przydam. I się zaczyna. Ser. No i jeszcze muszę już użyć do oczyszczenia, żeby, no wiecie, nie było większych kosztów. I tak. Klątwa. Wiem, że to nie jest najlepsza rzecz bez kwiatka, no ale przynajmniej jest cokolwiek. Żeby. No i po problemie. Dobra, szefu. Taki trochę ciekawy obrońca, powiem szczerze. Stawia się go tylko po to, żeby stał. I daje niby ich. Fajna opcja, jeśli będzie się chciało szybko coś tam przygotować. Ale trzeba wiem, czy nie jest aż taki przydatny. Z drugiej strony mam ulepszenie i mury oraz dom. Wezmę mur oraz domy. Czuję, że to będzie dużo mądrzejszy wybór. Mhm. Dobra, nadciągajcie, przeciwniki. Jakaś wiadomość przy okazji jeszcze. Połowa złota, ale fale będą rzadziej. Dobra, połowa złota to jeszcze nie jest tak strasznie dużo, żeby o tym płakać. I dobra, klątwa zarzucona. Drugą też mógłbym rzucić, bo to jest naprawdę tanie. Ale nie ma co się wysilać, rozumiecie. Dobra, akolita, kolejny. Przetasowanie. I tak. Chałupka. Chałupka, szczurów nam brakuje to bardzo. Tak. I niestety już zaczynają się ataki z dwóch stron. A my armii nie mamy. Stamsy nie jesteśmy gotowi. Tutaj jak sytuacja wygląda, dwóch akolitów, jeden taki. Dobra, zobaczymy jaka karta. Druid. Zdecydowanie, dobra. Tak. Zboże może nie było najmądrzejszym wyborem, ale w sumie mamy teraz dużo, więc może nie ma co się przejmować, właśnie jeśli chodzi o szczury. Dobra, ser. I teraz tak, co my tu mamy? Cmentarz. Klasztor. Mhm. Nie wiem, czy jest cokolwiek godnego uwagi, więc co, powiem dziękuję. Tak, tutaj druid, tutaj ona, grzyby, zdecydowanie. Niech będzie to i wywołujemy armię, więcej i tak na razie nie zrobimy. A właśnie, mam trochę złota, to można zobaczyć. O. No. Jest dobrze. Jak tu wygląda sytuacja? Jeszcze nie przylazła armia. Tutaj też jeszcze nie. Ale tak czek. Oni dostaną klątwę. Tutaj nie można aż tak dobrze, bo nie ma spowalniacza. Też klątwa. Aż szybko trzeba rzucić zakazany handel.
I kwiatek. No. Teraz jedno, co nam pozostało, żeby było dobrze, co... Upewnić się, że będziemy mieli jak najmniejszą talię, jak najwięcej klątwy i będziemy miażdżyć po prostu samą klątwą. Kolejny druid. Wezmę. Wiem, że nie jest to najmądrzejsza opcja. Zresztą się powtarzam w tej kwestii, ale... Po prostu wiecie, czuję, że druidzi mogą być naszą nadzieją na przetrwanie. Dobra, tutaj jak mamy? Taką sytuację, trzech akolitów. Jeden dzidowiec, jeden taki, a tutaj ile? Dwóch, jeden, jeden, dobra. To tutaj dorzucą druida. Tutaj strażnika. I tak, teraz szybko tylko obserwować, co się tutaj dzieje się. Jak to działało? A, kwiatki zadają po prostu jedno obrażenie wszystkim, dotkniętym klątwą na sekundę. Dobra. Nie jest to może być wielkie, ale jeśli zbieramy więcej kwiatków, co szczerze powiedziawszy będzie moim celem. Może nie od razu, ale zdecydowanie wcześniej czy później będzie moim celem. To może co nieźle namieszać w szeregach wrogów. Dobra, tutaj ile mam druidów? I jeden doradca armii, jeden do armii oddział. Znaczy... Opłaciło się, zdecydowanie. Dobra, tu mamy jednego druida, tu mamy jednego druida? A, dobra. Domek, usunkartę, złoto. Domki są przydatne, ale pomału już chyba czas usuwać karty. Zacznijmy od zboża. Oj, niedobrze, mam tylko jednego Darkspella. A przydałoby się ich mieć dwóch na ręce. W szczególności na moment, w którym nadciąga bossu. Ale dobra, jak będę wiedział, z której strony jest gorzej, to będę wiedział, gdzie dać. Tu mam dwóch druidów, tutaj. Był jeden, ale już też jest dwóch. I teraz tak, tutaj dwóch akolitów. Tutaj jedna akolita. Dobra. Sytuacja, nie wiem, czy jest gdziekolwiek na tyle krytyczna, żeby trzeba było jakoś tak desperacko myśleć o rzucaniu tych klątw, ale dobra, zarzucę tam. Ten część z nich będzie teraz łatwo pokonywalna. Ja, przy okazji grzybków jeszcze mamy okazję. Szybko. Dobra. I jeszcze trochę tak. Super, złoto jest. I teraz tak, ulepszy kartę, legendarna karta albo ekspansja. Ciekawa sprawa, ale nie. Wow. To będzie bardzo fajne. Po prostu będziemy mieli potem dostawę dużych ilości złota. Coraz to taniej. Na początku niewielkie złoto, a potem coraz to taniej, 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 taniej. Ręka Midasa. Żniwiarz, akolita, roślinka. Żniwiarze są super, no ale... Mówiłem o roślinkach, to będę się trzymał mojej obietnicy. Po prostu muszę mieć jak najwięcej roślinków. Dobra. Carstwo, ser. No idźcie. Idźcie mi z tym. Dobra, ty kolego, co masz? Akolite, ważenie, miód. Może wezmę. Market nie, ważenie. Może być. I na razie to tyle. O, super. Już oni się zaczynają. To zdecydowanie dobrze zrobiłem, kupując roślinkę. Tak, zdecydowanie bardzo dobrze. Dobra. Już zarabiamy 8 na tym. Wiem, że to są niewielkie koszty, no ale jak już można w ten sposób rzucać, to zawsze będę rzucał, kiedy jest okazja. Dobra. Jakaś fajna karta. Kolejny? Fajny, ale... Nie. Muszę, powiem wam szczerze, ja to po prostu czuję, że muszę. Zaraz rozumiecie, o co chodzi. Rozbudować kwiaty. W ten sposób mamy dwa obrażenia, więc ponad 4 będą teraz dzięki dwóm kwiatkom, ale no. Zaczynamy od 4, a skończymy na... Zobaczymy ilu. Ale czuję, że może być naprawdę sporo. I swoją drogą, dzięki miodowi i ważeniu mamy... Nie wiem, ile kart będziemy mieli łącznie, ale coś mi mówi, że już niedługo będziemy na etapie, gdzie całą rękę będziemy dobierać. Prawie, bo oczywiście tam nie można mieć więcej, chyba niż 10 na ręce, ale no, rozumiecie, o co mi chodzi.
Dobra. Sytuacja jest nieciekawa. Ale zarzucamy klątwę tutaj. Przemieszanie. Kolejna klątwa. Zarzucamy jeszcze raz. No i po problemie. A jak giną nam jednostki, to ten problem dzięki temu jeszcze szybciej będziemy zarabiać. A klątwa tak czy jak wcześniej czy później ich wykończy. Dwie strony. Niedobrze. Poziom przywódcy, czy usuń kartę? Nie, usuń kartę, zdecydowanie. Musimy się pozbyć serów wszystkiego, żeby jak najprędzej być po prostu gotowi na wszystkie możliwe opcje. Dobra, to mogę zrobić, chociaż nie wiem po co. Cak, cak, okej. I teraz tak, akolita, druid. Druid, bo tutaj nie mam nikogo. Grzyby. To też można zarzucić, bo jak mówiłem, w sumie darmo, tak? A jakieś zlecenie znowu. Walka się rozpocznie, stać całe złoto. Stać całe złoto. Wiem, że ryzykowny i w ogóle. Jestem mi teraz nawet na zarzucenie klątw. Ale cóż, trzeba. O, jakiś nowy wróg. Aha. Zmniejsza tak przez rozsypanie piachu wokół wrogów, dobra. Już mi stać na klątwy, więc tak. Tutaj klątwa, tutaj klątwa. I co by się miało stać, czy tam nie stać? Jesteśmy w sumie. No, pomimo tego, że na skraju porażki, to jednak bezpieczni. Dobra. To jest tak, tutaj mam strażnika, tu mam strażnika, dobra, druid. Ulepszenie karty, legendarna karta, ekspansja. Legendarne, jakie mamy? Doom. Okej. Na wszystkich wrogów nakładam klątwę. Dziwne, ale muszę to sprawdzić, bo jednak między dwami szczurami minus 4 podatku. Podatek. Powiem szczerze, teraz podatku nie potrzebuję za bardzo, więc tak. Dobra, miód. Co prawda zabiera to mnie szczura. No ale muszę. Zatem z kaszą dali krucho. Jak mam sobie z tym poradzić, powiem wam szczerze. Ale cóż, dobra, tutaj mam trochę, tak. Ha. Czyli dobra, czyli to dopiero po tym, jak się aktywuje, co napada klątwę na wszystkich wrogów. Okej, to trochę działa gorzej niż myślałem, ale dobra. Ważne, że w ogóle działa. I się zaczynałem, mówię. O, szybko przetasowanie. I tak, tutaj musimy postawić jakąś obronę, na wszelki wypadek to druid, tak. Kolejny druid. Jak tutaj wygląda? Fatalnie. Dobra. Na szczęście odłamek staje się coraz tańszy, tym samym coraz więcej zarabiamy. Poziom przywódcy, koszt budynków, losowy, epicki budynek, spichlerz. No niestety. Tym razem zawiodłem się. Karta? Aha. A. Nie jest to może najlepsza opcja, ale niech będzie. No i teraz najgorszy, muszę znowu to zarzucić. Innej opcji nie ma. Na wypadek, wiecie, gdyby coś jednak się stało się. I teraz tak. Tutaj zarzucam to. Tutaj zaraz też zarzucę. W sumie, co by było, nie było. Tamta moc ma jedną właściwość, która w sumie daje nam przewagę mocną. Za każdą duszę ma skrócony czas aktywacji. Tym samym właśnie w tym momencie udało się ogarnąć. Co? Gorzej tylko, że już... Dobra. Nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Ale dobrze też nie jest. Powiem szczerze, że jest fatalnie. W moim odczuciu nawet. Jest skrzynka. Poziom przywódcy, karta. A, karty nie ma żadnej fajnej. Dom, nie. Poziom przywódcy. Tak.
I tak, gniazdo wróbli na tę stronę. Miło to wrażenie, wiem, że nie mam za dużo kasy, ale muszę. Jak na jednej stronie mam wróble, tak na drugą muszę postawić jakąś defensywę. Kolejny miód, super. Nie, to już jest mój koniec. Po prostu to czuję. Depsułem. Chociaż dobra, mamy klątwę z tej strony. Na tą też zarzucę zaraz klątwę. I teraz tak. Tu jakiś druid, akolita, tam strażnik. Wiecie, nawet nie to, że wierzę w to, że oni coś zdziałają, tylko bardziej robię to... Jakby to najłatwiej wytłumaczyć, nie stać mnie niestety na nic fajnego. Tylko po to, żeby... Dostań sobie mój kryształ. Bo jak widać, to on jest tym, co mi teraz może znacznie pomóc. Dobra. Ważenie. Zakazany handel, tak. Jakieś wydarzenie ciekawe. Doradcy budynków, elektronicznego umiejętności. Co to jest? Może być. Dobra, teraz tylko mumia została. Mam farta, z jednej strony tylko idzie wróg, więc tym razem wyjątkowo może to wybronimy. Chociaż nie sądzę, żeby to było takie proste, jak mi się wydaje. Tak, wiem, że tam ich zatrzymałem czy coś, ale to głównie po to, żeby klątwy nałożyć, jak już się ich dużo zgromadzi. Rozumiecie, tutaj teraz o klątwy się opiera cała nasza potęga, tak naprawdę. Dobra. Główna część naszych wrogów już jest na linii klątwy. Teraz tak. Oni tutaj. Bo jak mówię, trzeba budować obrony. I teraz tak. Ponownie dla bezpieczeństwa, żeby nie było potem niepewności czy niebezpieczeństw. Klątwa na wszystkich. Miód, tak. Garncerstwo. Odłamek, który jest coraz tańszy na szczęście. No co za pech. Znowu wszyscy... Znowu wrogowie na tą stronę idą. Dobra. Jak tylko będzie okazja, to muszę usuwać karty. Muszę po prostu, bo już serce, garncarstwo teraz będą bardziej przeszkadzać niż pomagać. W szczególności teraz, kiedy mam właśnie ważenie i inne takie porządniejsze rzeczy. Dobra. Znowu sytuacja niestety niezbyt kolorowa. Więc tak. Niech oni tutaj się gromadzą. Ja w tym czasie przetasuję. I tak, druid tutaj, druid tam. Tak. Pierwsza fala to już zarzucamy Dark Spella, standardowo. Nie mamy już szczurków. Niedobrze, potrzebujemy więcej szczurków, zdecydowanie więcej szczurków. No i więcej kwiatów. Tak, kwiatów też. Masz kwiata? Nie masz kwiata. Ale masz ziggurat. Drogie, ale... Biorę. Jakkolwiek drogie by to nie było, ziguracje prawdopodobnie są naszą największą szansą na przetrwanie teraz. Dobra, zdążyłem najważniejszą rzecz zrobić. Mogłem teraz nie, żadne ważenia, żadne inne tego typu. Po prostu akolici, strażnicy, druidzi. Słuchajcie, potrzebuję ziggurata na tą stronę. Ekonomia czy budynek? Budynek. Dół przyzwań. Dobra. Nie będę was kłamował, nie jest to może to, czego bym do końca chciał, ale lepsze to niż nic. Chyba tam sytuacja. No nie najlepsza, ale jeszcze można poczekać chwilę. Dobra. Tutaj można rzucić klątwę. Nie mamy drugiej klątwy standardowej, więc trzeba będzie zrzucić tą. Tak. Oczywiście. Odłamek. Mamy klątwę standardową. Dobra, tyle ci nie będzie potrzebna jeszcze. No ale tutaj niestety trzeba. Na mnie też zarzucę, żeby już padł na pewno.
Czemu się wydawało, że tutaj była klątwa rzucona już? Dobra, jestem jakimś jełopem i tyle. Dół przyzwań teraz tak, na jedną stronę. Oczywiście z drugiej idzie boss. Jakby inaczej musiałem nie trafić. Oczywiście. Idzie tu boss. Nie mam żadnej armii, nie mam nawet sposobu na rzucenie klątwy. Nieważenie. Ser. To już mi koniec, powiem wam szczerze. Jest jakiś jeżdżec skorpiona jeszcze. Super, nie wiem co to. Dobra, mam klątwy, mam klątwy. Największa nadzieja to właśnie jest teraz w klątwach. Chociaż tak, nie przetrwą tego. Chciałbym to przetrzymać, ale widać, że... no jest to poza moimi możliwościami. Wiecie, wrogowie po prostu miałem za dużo życia. Dobra. Jest jakakolwiek jednostka, która może mi jeszcze pomóc. Kolejna klątwa. Druid. Akolita. Jak wygląda sytuacja tutaj? Kiepsko. Muszę to też odbudować, bo jeśli tego nie zrobię, to potem nie będzie już nadziei na odbudowę. No i niestety. Dobra. Co my tu mamy? Jak klątwa go dobije, to mnie milion net. Zaraz się pojawi kolejna fala, która znowu będzie robiła problemy. Nawet nie wiem, co ja mam zrobić z tym wszystkim. Po prostu, mówię wam szczerze, nie wiem, co mogę z tym zrobić. Przynajmniej tyle. Mamy obronę na tą stronę przygotowaną. Może i tylko z tą stroną. Kolejna klątwa. Dobra, ważenie, miód, odłamek. No nie jest dobrze. Już jest szczury, a tutaj dalej siedzi. Boss. Poprzednie. Przemieszaj za kasę. I tyle by było. Kwiatek padł. Oczywiście musieli się pokazać tam. A z was utracą kwiatek, utraciliśmy wszystko. No cóż, było blisko. Chociaż nie do końca. Może powinienem się bardziej jakoś przygotować na takie rzeczy. A powiem wam szczerze, i tak jestem zadowolony z tego wyniku. Nie był może najlepszy, ale... ważne, że nie poległem szybko i że udało mi się moją strategię przetestować. Teraz zobaczmy, co mam tutaj za nowego... doradcę? Tak, chyba doradcę. Okej, okay, hipnotysta. Plus 5% do czasu trwania snu i zamieszania, kiedy zostaje ono nadane przeciwnikom. No cóż. Jak widać, jeszcze nie udało się nam powtórzyć naszego wspaniałego zwycięstwa jako generał. I proszę, zaraz znowu będziemy mieli tylko jedną kartę na szamanie. Ale wiecie co? Ja się tym nie przejmuję. I tak jest dobrze. I następny epizod spróbujemy albo budowniczego, albo naukowca. I jeszcze pomyśl co i jak. A póki co, to by było tyle. Dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.